dzisiejsze przedsięwzięcie oczywiście na rzecz bezpieczeństwa osób starszych, zorganizowane przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej oraz przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Przedsięwzięcie sympozjum, ale w takiej luźnej formie, po to, żeby ten przekaz był jak najbardziej łatwy do zrozumienia. Zależy nam cały czas na bezpieczeństwie. Najlepiej człowiek uczy się poprzez powtarzanie, stąd właśnie cykliczne nasze spotkania z różnymi społecznościami. I tymi starszymi, i z tymi młodszymi. Dzisiaj mamy do czynienia z seniorami. Tutaj będą różnego rodzaju treści przekazywane, związane z zabezpieczeniem mienia, z jak się ustrzec od oszustów, tych działających metodą na wnuczka, policjanta i tak dalej. Ale też będziemy mówić na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych. O dzisiejszym wydarzeniu dowiedziałam się na tydzień wcześniej. My mamy spotkania, jestem z trzeciego wieku uniwersytetu i było właśnie ogłoszenie, informacja, że będzie takie spotkanie, plus jeszcze z internetu też tak samo. Ciągle się słyszy o najprzeróżniejszych wymysłach tych, którzy chcą okradać innych ludzi. A my jesteśmy dość narażeni na to, bo przeważnie jesteśmy czy w domu, czy nieuważnie chodzimy ulicą, czy dowiadujemy się o takich nowościach najprzeróżniejszych okradania, że chcemy się dowiedzieć z ust fachowców, jak się przed tym bronić. Tego typu przedsięwzięć nigdy nie jest dość, bo przecież korzystając z tych różnych komunikatorów, z telewizji, z radia, są informacje, a pomimo tych informacji bez przerwy zdarzają się przypadki, gdzie ludzie nie tylko starsi, ale i młodsi dają się nabrać na te różne metody, a to na wnuczka, a to na klamkę, a to na tamto. No i przypominanie o takich wydarzeniach, o takich zajściach nigdy nie jest tego za mało. W związku z tym jak najbardziej wskazana inicjatywa. Jednym odświeży pamięć, drugim pomoże, poda, tylko same plusy. A jeszcze, jeśli się odbywa na Uniwersytecie Studentów Prawa, no to tylko przyklasnąć. Inicjatywa wyszła ze strony policji. Bardzo nas to wzruszyło, można by powiedzieć, bo policja kojarzy się nam raczej z takimi dość twardymi kwestiami, czasem z pograniczem właśnie prawa, jego łamaniem przez rozmaitych przestępców i ściganiem tychże. A tu przychodzi policja i ma taki pomysł właśnie uwrażliwiający, niosący pomoc i wsparcie, ale w istocie to jest właśnie w czystej postaci prewencja, czyli delikatne, takie nie rzucające się w oczy przeciwdziałanie różnym zagrożeniom, w tym przypadku poprzez podpowiedzi, sugestie, trochę dowartościowywanie, bo to wszystko razem wzięte powoduje, że starsze osoby stają się mniej podatne na zagrożenia, które ich dosięgają coraz częściej. Natomiast my jako Wydział dostrzegliśmy w tym pewną szansę, prowadzimy od pewnego czasu taki program uwrażliwiania młodych ludzi, budowania ich postawy, budowania ich nastawienia, ich morale. I wydaje mi się, że właśnie dostrzeżenie, iż świat składa się nie tylko z kolegów, rówieśników, ewentualnie tych, których chcą młodzi ludzie dogonić, przeskoczyć i tak dalej, czyli bardzo aktywnych zawodowo, ludzi w średnim wieku, ale że są to też seniorzy, często powiedzmy osoby, które są dotknięte prozaicznymi, zdawałoby się, problemami, w których właśnie ten młody człowiek jest w stanie pomóc. Jest na tyle kompetentny, żeby pomóc. I może nie jest jeszcze mecenasem z krwi i kości, który mógłby udzielać porad na poziomie eksperckim, ale żeby pomóc starszemu człowiekowi, który właśnie rozważa, czy wejść w jakąś umowę, czy nie wejść, ewentualnie co począć z jakąś propozycją, która znienacka nadeszła, no to wydaje mi się, że jest to odpowiednie. Wreszcie młodzi ludzie mogą w ten sposób też budować wyobrażenie o tym, jaki jest młody człowiek. Ja nie chciałbym, żeby przestrzeń publiczną zdominował taki prymitywny, przeklinający młody człowiek, który jest pełen tupetu i dlatego wszędzie go widać i słychać. Tylko żeby również w tej przestrzeni i wyobraźni o tym, jacy są młodzi ludzie, swoje miejsce mieli też młodzi prawnicy i to właśnie ci, z których jesteśmy dumni. Ci, którzy są skromni, racjonalni, dobrze przygotowani i mają też dobre serduszka. Wiadomo, że osoby
starsze wybierają zwykle oszuści, naciągacze, dlatego że liczą, iż są mniej zorientowani, że są mniej ostrożni, że prezentują tradycyjną ufność, zwłaszcza w obszarach, których no, nie znają. I w tej chwili zwrócić warto uwagę również na to, że towarzyszy temu pewnego rodzaju znieczulica. Mam wrażenie, że ludzie bardziej podniecają się tym, że oni potrafią sobie poradzić, niż współczują tym, którzy nie potrafią sobie poradzić, a trzeba dokładnie odwrotnie. Trzeba wykazać solidarność, jeśli wiemy, że coś prowadzi na manowce, to przestrzegać, ostrzegać, informować. No i wspólnie możemy to naprawdę pięknie zrobić.